W tej chwili ta sytuacja w zatrudnieniu jest też jakby podzielona na dwa segmenty. Jeżeli mówimy o producentach pojazdów, to ona jest raczej na stałym poziomie i te wzrosty jak na razie są dosyć niskie. Zakładamy, że ten wzrost będzie zdecydowanie wyższy, ale na początku przyszłego roku, kiedy właśnie w fabryce we wrześniu ruszy ten najważniejszy proces rekrutacyjny związany z pracownikami produkcyjnymi. Natomiast mamy bardzo dynamiczny wzrost w sektorze producentów części komponentów. No i on jest obserwowany już tak naprawdę od kilkudziesięciu miesięcy. Co jest jakby czynnikiem pierwotnym, który generuje ten wzrost zatrudnienia w sektorze części? Bo teraz przejdziemy do tego sektora części może. Jeżeli mówimy o wzroście zatrudnienia u dostawców, czy też producentów części, tak szerzej mówiąc, to oczywiście jest ogólna sytuacja na rynku europejskim. To, że od blisko 20 miesięcy rośnie wreszcie sprzedaż nowych samochodów, a wielu dostawców z Polski no jest dostawcami albo globalnymi, albo współpracuje z wieloma fabrykami, nie tylko zlokalizowanymi w Polsce. Więc im lepiej sprzedają się samochody produkowane w Europie, lub też rośnie produkcja samochodów w Niemczech, a więc na największym rynku motoryzacyjnym w Europie, tym ta kondycja u polskich dostawców jest lepsza i co przekłada się zarówno na większe obroty, jak i na wyższe zatrudnienia. Zakładamy, że poprawi się oczywiście wspomniana wcześniej produkcja samochodów, no ale z drugiej strony pojawią się też pewnego rodzaju problemy, bo wiele firm motoryzacyjnych, producentów części no, informuje, że rynek pracy, poszukiwania i znajdowania nowych pracowników robi się coraz trudniejszy.